3 czerwca wspominamy świętą Klotyldę. Klotylda urodziła się w Lyonie około 470 roku. Była córką króla Burgundów, Chilperyka I i Kareteny. Kiedy miała 6 lat, został zamordowany jej ojciec. Rodzina usunęła się do Genewy. W wieku 18 lat wyszła za mąż za króla Franków, Chlodwiga, wówczas jeszcze poganina. Urodziła mu co najmniej 5 dzieci. Mąż zgodził się na ich chrzest. Swoim przykładem i mądrością Klotylda sprawiła, że również jej małżonek wraz z dworem, około 3000 osób, przyjęło chrzest na Boże Narodzenie roku 496 z rąk świętego Remigiusza z Reim. Po śmierci Chlodwiga Klotylda doświadczyła udręk wojny domowej, którą prowadzili między sobą jej synowie. Usunęła się do Tur, gdzie 3 czerwca 545 roku zmarła w opinii świętości. Pochowano ją w Paryżu, w kościele świętego Piotra, u boku jej męża. Do dziś relikwie Klotyldy znajdują się w kościele Saint-Lô w Paryżu. Jej życiorys, w oparciu o zapiski z pism świętego Grzegorza z Tours, sporządzono dopiero w X wieku. W ikonografii święta odziana jest w królewskie szaty i koronę. W dłoniach trzyma zwój pisma. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Klotyldę, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.